To Kościół wraz z władzą zawsze w Polsce od 1989 roku ciemiężył kobiety i ograniczał je prawa. Dzisiaj Polki, przypomnę, panie redaktorze, szanowni państwo, mają mniej praw niż kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. Także przez właśnie taką zachowawczą politykę Donalda Tuska. Ja chciałbym, żeby w końcu w tej sprawie Polska nie była ciemnogrodem, żebyśmy w końcu uregulowali te kwestie dotyczące przerywania ciąży, edukacji seksualnej, równych płac, emerytur. No to są dzisiaj rzeczy, w których kobiety znów są dyskryminowane, znów są marginalizowane i trzeba to w końcu raz po ludzku i nareszcie uporządkować. Nie zrobił do tej pory tego Donald Tusk, chociaż miał do tego narzędzia.